Emeryt wciąż może. Pod takim hasłem koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolonowskiem zaprosiło seniorów do wspólnego świętowania. Celem tego projektu jest przede wszystkim zmobilizowanie mieszkańców, różne grupy wiekowe do tego, żeby wyszli z domu, żeby się integrować, żeby po prostu nie siedzieć tylko w domu, bo dzisiejsze czasy to wokół telewizora, wokół komórek, przesyłamy sobie różne wiadomości, a celem tego projektu jest właśnie to, żebyśmy poszli, integrowali się gdzieś tam na tańcach, na jakiejś zabawie w plenerze. Taki przewrotny troszkę tytuł Wciąż Może, bo niektórym się może inaczej kojarzyć, ale wciąż może mieć pasję przede wszystkim. Może czerpać garściami z życia, może być wesoły, może się bawić i niekoniecznie musi siedzieć przy jakichś tureckich serialach. Wydarzenie było wyjątkowym festiwalem kultury 60+. Nie zabrakło muzyki, humorystycznych występów, wystawy rękodzieła, wspólnych tańców i śpiewów. Od 43 lat praktycznie maluję porcelanę wzorem opolskim przeniesionym z Kroszonki. No i po przejściu na emeryturze robię to naprawdę już z taką pasją. Dla mnie jest to relaks, no i jednocześnie przyjemność i realizacja zamówień. Emeryt powinien czynnie czym się interesować, a nie siedzieć w domu. Bawimy się bardzo dobrze. Trzeba się bawić w naszym wieku, bo co nam pozostało? Praca skończona, emerytura co miesiąc. Także jest bardzo dobrze. Wesoło zawsze jest tak. Seniorzy pokazali, że życie na emeryturze może być wypełnione pasją, a wolny czas można przeznaczyć też na wspólną zabawę. Możemy się poszczycić właśnie tym, że seniorzy na terenie naszej gminy są bardzo aktywni i uczestniczą w wielu akcjach, są dobrze zorganizowani i potrafią wiele rzeczy sami zorganizować. Jest to zawsze atrakcyjne. Myślę, że nie tylko dla nich, ale również dla wszystkich. Inicjatywę zrealizowano dzięki dofinansowaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach tegorocznej edycji programu Dom Kultury Plus. Pieniądze na ten cel pozyskała Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem w ramach projektu Wspólnota w kulturze nad Małą Panwią.